Hej, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj czas na ulubieńców dwóch ostatnich miesięcy. Kwietniowych, jak widzieliście, pominęłam to dlatego, że uzbierałam niewystarczającą ilość ulubieńców. Stwierdziłam, że lepiej poczekać i po prostu zrobić taki łączony film, żeby mieć Wam o czym konkretnie powiedzieć. I mam tutaj zarówno pielęgnację, makijaż i pierwsze co, to mam piękną paletę rozświetlacze, czyli Glamalicious Highlighter Palette z marki SinSkin. Jest to część letniej kolekcji Patrycji Kazadi, właśnie ze SinSkin. I ja mam akurat odcień brownie, czyli tę ciemniejszą wersję. Jest także wersja blondi, która jest jaśniejsza, ale powiem szczerze, że ta ciemna wcale nie jest taka ciemna i nadaje się idealnie do mojej karnacji. I też wydaje mi się, że jest troszeczkę bardziej uniwersalna, to dlatego, że mamy tutaj róż. Jest to właściwie rozświetlacz różowy. Ja używam jako różu rozświetlającego, wygląda pięknie na policzkach. No wcale nie jest tak intensywny i nakładając delikatną ilość, widać, że jest on różowy. Widać delikatny połysk, ale nie jest to nic za bardzo mocnego. Jeśli chodzi o ten rozświetlacz, który jest w środku, on w opakowaniu prezentuje się dosyć ciemno i myślałam, że on będzie dla mnie za ciemny, że będę go raczej używała jako bronzera rozświetlającego, czy właśnie na bronzer tak delikatnie nałożyć, ale wcale nie. Ja właściwie zazwyczaj mieszam te dwa rozświetlacze ze sobą. Nakładam trochę ten środkowy, który jest bardziej złoty. On w opakowaniu wygląda na taki różo-brąz, jakby troszeczkę, trochę pomarańczowy brąz, jak tak patrzę, ale on w rzeczywistości jest pięknie złoty i fajnie jeszcze dodaje koloru i często właśnie mieszam, albo nakładam tylko ten najjaśniejszy odcień Solo i on jest przepiękny. To jest takie białe złoto. Widać złote tony, ciepłe tony w tym rozświetlaczu, ale jednocześnie jest to takie mocne złoto. Bardzo ładny rozświetlacz i będzie pasował do jasnych karnacji. Ja go mam oczywiście w tym momencie na policzkach, daje przepiękny glow, chociaż dzisiaj nie ma aż takiej mocy jak zwykle, a to dlatego, że mam mocno matujący podkład i mocno matowy puder na sobie. Ja ostatnio testuję ten puder Fit Me, o którym Wam mówiłam w filmiku w makijażu jedną marką Maybelline i on po prostu sprawia, że każdy rozświetlacz się pięknie przykleja. I w połączeniu ten puder z tym rozświetlaczem to jest po prostu magia i wcale nie trzeba go wtedy nakładać na mokro. Na mokro on jest po prostu miazga, ale tam, że nie należy do najtańszych, w szczególności jeśli chodzi o drogeryjną półkę, ponieważ z tego co kojarzę, ona kosztuje około coś w okolicach stówki, a mamy tutaj trzy rozświetlacze, każdy z nich ma 4,5 grama, dlatego no może jakoś nie każdemu się będzie to kalkulowało, ale osobiście jeśli macie taką stówkę do przeznaczenia, to Wam polecam, albo czekajcie po prostu na promocję. W tej kolekcji znajduje się także dedykowany pędzelek do tych rozświetlaczy, tylko nie mogę znaleźć go na stronie, nie wiem czy on jest w ogóle jeszcze dostępny i jaka jest jego cena. Przede wszystkim wygląda cudownie, ja uwielbiam jak pędzle są tak estetycznie wykonane. Takie połączenie błękitnego odcienia trzonka z rose goldem, no to jest po prostu cudo. To jest właściwie taki trzonek, ta skówka metalowa, coś pomiędzy złotem a różowym złotem, nie jest to takie standardowe żółte złoto. Wygląda to przepięknie, a jeśli chodzi o pędzelek, to ja go bardzo polubiłam do aplikacji rozświetlacza w centralną część twarzy, ponieważ ja mam silną rękę, jeśli chodzi o rozświetlacz, zawsze używam go bardzo dużo i używam tego pędzelka, który też uwielbiam oczywiście, Sigma F03, który idealnie nakłada rozświetlacz na kości jarzmowe i naprawdę jest z każdego rozświetlacza w stanie wydobyć po prostu największą moc, jaka jest tylko możliwa. A tutaj ten pędzelek jest, widzicie, taki delikatny, nie jest to zbity tak jak ten pędzelek Sigma, dzięki czemu jesteśmy w stanie nałożyć taką mgiełkę, delikatną ilość, którą też oczywiście da się budować, ale dzięki temu pędzlowi nie da się przesadzić z rozświetlaczem, dlatego ja tym pędzelkiem lubię nakładać właśnie rozświetlacz na nosie, na brodzie, ponieważ czasami ten Sigma po prostu nakładałam zbyt dużo lub zbyt mało precyzyjnie, jednak nos mam tak małych rozmiarów, że tamten pędzel praktycznie cały rozświetlał od razu, a tutaj jestem w stanie tylko ten czubeczek rozświetlić. Następnie mam cienie i na początek paleta Stune Cosmetics we współpracy z Danielem Sobieśniewskim. Jest to paleta Tropical Rhythm. Jak wiecie, ja cienie tej marki bardzo lubię. Zarówno cienie, jak i bronzery. Tutaj mamy piękną paletę, która jest praktycznie idealnie skomponowana. No ja bym co prawda niektóre kolory wymieniła, ponieważ sama zielonych cieni nie bardzo lubię używać, ale wiecie, jest bardzo ładnie skomponowana pod tym względem, że mamy czarny, mamy biały, mamy tutaj taką podstawę, czyli cielisty odcień beżowy, brązowy i słuchajcie, jeśli chodzi o ten beż,
Całe życie takiego beżowego cienia szukałam. Jest przepiękny, pięknie wygląda na powiece, ponieważ wybijają się w trakcie rozcierania z niego lekko różowe, lekko takie biszkoptowe tony i wygląda po prostu cudownie. On sam sobie robi robotę, tak naprawdę. Ja często właśnie w takim makijażu dziennym tym podkreślałam załamanie zewnętrzny kącik, delikatnie minimalną ilością tego brązu jeszcze wzmacniałam zewnętrzny kącik, nakładałam beż. Wszystko, co trzeba zrobić. Te cienie są naprawdę mocno napigmentowane, czerń jest po prostu tak głęboka, tak jak w przypadku też tej pierwszej palety Tune Cosmetics. Co do kolorowych cieni, no to tutaj też pigmentacja jest dobra. Ja dzisiaj mam na powiece te cienie, mam róż, mam ten odcień, który nosi nazwę Mango, czyli taki zgaszony, żółty, żółto-pomarańczowy, zgniły żółty odcień, ciężko mi określić ten kolor. Trochę też tego pomarańczu, ale taką niewielką ilość. Mam też ten fiolet tutaj, no może go za bardzo nie widać, bardziej na dolnej linii rzęs. Bardzo fajnie się mu tymi cieniami pracuje. Pigment, jeśli chodzi o te cienie kolorowe, raczej albo na mokry korektor, albo na jakąś w ogóle najlepiej białą bazę, ponieważ wtedy jesteśmy w stanie wydobyć wszystko, ale na mokrym korektorze też tak pigmentacja jest naprawdę bardzo spoko i tak jak używałam właśnie dzisiaj tych różowo-pomarańczowych cieni na powiece, no to zdecydowanie bardziej przebijają na przykład paletkę skudy, tą kolorową, którą miałam, którą nie byłam w stanie zbudować cieni tak intensywnych, jak teraz mam w załamaniu. Dlatego ogromny plus. Jeśli chodzi o konsystencję tych cieni, to one nie są za bardzo takie masełkowate, one są lekko suche, ale mi to osobiście nie przeszkadza. One się ładnie rozcierają, ładnie budują, można nakładać jeden cień na drugi, nie ma tutaj żadnych problemów. Nie ścierają się, nie tworzą plam, wszystko po prostu ładnie się aplikuje, naprawdę jestem pod wrażeniem. Jedyny minus, jaki widzę w tej palecie, to fakt, że ona nie będzie należała do zbyt wydajnych, to dlatego, że jakby są te cienie bardzo delikatne, jak aplikujemy pędzlem, to się jakby nie tyle osypują na twarzy, co też delikatnie to robią, ale jakby bardzo się unoszą tutaj w opakowaniu, trzeba bardzo delikatnie nabierać, no ale po prostu już w niektórych cieniach mam widoczne zagłębienia, w szczególności jeśli chodzi o ten cielisty cień, no ale w tych kolorowych także są delikatne zagłębienia, dlatego przy takim regularnym użytku nie będzie należała do zbyt wydajnych, no ale jeśli szukacie czegoś, żeby właśnie zrobić taki pop of color, żeby delikatnie po prostu jakiś kolor przemycić z makijażu, no to jednak w tej palecie tych kolorów jest naprawdę bardzo dużo, no dlatego polecam Wam bardzo serdecznie. Co do reszty mojego makijażu oka, to jak widzicie mam piękny błysk na powiece i to jest zasługa, słuchajcie, turbopigmentów. Skusiłam się, kupiłam 3 sztuki na wypróbowanie. No co prawda tego najciemniejszego jeszcze nie używałam nawet, słuchajcie, go nawet nie swatchowałam, dlatego to teraz zrobię na suchą rękę, bez żadnej bazy. No to jak one się mienią, to jest po prostu cudo. Wy widzicie zielony kolor, przynajmniej ja widzę teraz w podglądzie. Na żywo jak patrzę na to, to mam ciemną taką bazę grafitową i fioletowe drobinki. Te pigmenty po prostu wyglądają różnie pod różnym kątem padania światła, ale także przy różnym oświetleniu. Inaczej wygląda właśnie w takim oświetleniu, w jakim ja nagrywam, a inaczej także w świetle słonecznym. Najczęściej używam tych dwóch odcieni, czyli odcień błyskotka oraz turbo śnieżka i właśnie turbo śnieżkę mam w tym momencie na powiekach. To jest odcień pomiędzy błękitem, różem a fioletem, czy takim właśnie fioletem ciepłym, różowym. Wygląda cudownie. Widzicie, na oczach wygląda inaczej niż tutaj na ręku, mimo że mam go nałożonego w większości na po prostu korektor. Tylko w zewnętrznym kąciku nałożyłam trochę fioletu już na ten turbo pigment, ale nie jest to jakoś mocno widoczne. Tutaj widać taki fiolecik, a tu jest mega błękitny. Są to piękne kameleony, przepięknie odbijają światło, ładnie się błyszczą, no po prostu dają mega efekt i właściwie niekoniecznie potrzebują czegoś pod spodem. Możecie nałożyć palcem, najlepiej nałożyć palcem, ponieważ wtedy jest najbardziej intensywny efekt, ale możecie to zrobić po prostu na jakby taką bazę z matowych cieni. Nie potrzebujecie nic innego pod spodem. Oczywiście lepiej wyglądają na bazie typu glitter primer z NYXa, wtedy jest efekt po prostu wow, ale ja dzisiaj nałożyłam na mokry korektor właśnie palcem i prezentują się rewelacyjnie. I co mam muszę powiedzieć, to bardzo mi przypominają w swojej zarówno strukturze, tym jak wyglądają te pigmenty z Affecto, z tej serii Zodiac, które Wam polecałam chyba w poprzednich ulubieńcach, czy jeszcze jednym filmiku wstecz. Formuła bardzo podobna do siebie, tylko tutaj mamy po prostu wersji prasowanej, łatwiejszej w użytku, no i po prostu też się mniej brudzi niż aplikując ze słoiczka. Dlatego Wam bardzo polecam, jeśli jeszcze nie mieliście styczności, ale wydaje mi się, że już każdy
turbo pigmenty przetestował, tylko ja jestem ostatnia, która to zrobiła. Ja już dawno temu kupiłam te pigmenty, tylko tak leżały sobie po prostu nieużywane i tak czekałam do filmu, aż w końcu przetestowałam bez niczego, no i się zachwycam, naprawdę są piękne i na pewno kupię więcej kolorów. Jak robiłam zamówienie, chciałam kupić jeszcze dwa inne odcienie, ale były aktualnie wyprzedane, dlatego na pewno się wzbogacę o inne odcienie tych pigmentów. Chciałabym Wam też przypomnieć o jednym bronzerze, którego używam non-stop od 2 czy 3 miesięcy. Przy każdym dziennym makijażu właśnie po ten bronzer sięgam. Kiedyś już pokazywałam Wam w ulubieńcach, ale stwierdziłam, że czas Wam o nim przypomnieć. To przepiękny, taki lekko oliwkowy, rozświetlający bronzer, który przepięknie stapia się z moją skórą i daje taki naturalny, właśnie bardzo fajny, naturalny efekt opalenizny i też ładny, delikatny glow. Jest to Golden Rose Mineral Terracotta Powder o numerze 04. Cudowny bronzer, który sprawdzi się idealnie zarówno dla osób, które mają neutralną tonację skóry, jak i ciepłą, ale bardziej po tej jasnej stronie. Wydaje mi się, że najlepiej będzie wyglądał właśnie na takim poziomie, na jakim jestem ja teraz, albo na jaśniejszej skórze, ponieważ jest to jednak, jak widzicie, dosyć jasny bronzer, nie jest zbyt ciemny. Ja dzisiaj akurat testuję sobie coś nowego, nie nałożyłam dzisiaj tego bronzera, żeby Wam pokazać, ale prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo ładnie, delikatnie rozświetla skórę. Jak zrobię Wam swatch, gdzie ręce mam bardziej opalone, to widzicie, wygląda bardziej jak rozświetlacz niż jak bronzer, taki satynowy w sumie wykończeniu, ale on właśnie fajnie wypada na takiej jaśniejszej karnacji, na twarzy prezentuje się rewelacyjnie. Świetny, tani produkt, który jest wypiekany i który starczy na wieczność. Ja tak naprawdę po takim czasie, co ja go mam w swoich zbiorach, on jest taki delikatnie spłaszczony, ale tak naprawdę zużycia praktycznie nie widać. No, dlatego polecam Wam bardzo serdecznie, właśnie jeśli macie jasną karnację, rewelacja. Zamykając kategorię produktów makijażowych, pokażę Wam gąbkę z niskiej półki cenowej. To jest najlepsza, tania gąbka, jaką do tej pory testowałam. I to jest produkt marki Eveline Magic Blender, która, jak widzicie, jest płaskościęta, tutaj ma ogonek, którym jesteśmy w stanie idealnie dostać się pod oczy. I to, słuchajcie, jaka ona jest mięciutka, jaka przyjemna. No po prostu można klepać podkład w nieskończoność. Jest naprawdę niesamowicie mięciutka, pięknie rozkłada podkład, jest porowata, ale jednocześnie te pory się nie odbijają na twarzy, nie wchłania zbyt dużej ilości podkładu, ładnie się domywa. Nie wiem tylko, jaką ma żywotność ta gąbka, ponieważ na razie użyłam kilkukrotnie, ale nie ma w ogóle żadnych śladów użytkowania. Jest szansa, że będzie dobrze się sprawować przez dłuższy czas. Nie podoba mi się tylko to zbyt mocne nawiązanie do gąbki Real Techniques, ponieważ zarówno mamy Magic w nazwie, mamy taki sam kształt, mamy pomarańczowy kolor, wydaje mi się, że tonacja jest troszeczkę inna, że to jest taki odcień czerwonej pomarańczy, ale wiecie, takie za bardzo nawiązanie, za bardzo kopiowanie moim zdaniem, troszeczkę, ale jakościowo jest naprawdę rewelacyjna. No i przechodzimy do pielęgnacji, na początek mam krem, już kolejny zresztą produkt marki Resibo w ulubieńcach, ale wszystkie tak naprawdę produkty, które do tej pory testowałam, są rewelacyjne. Jest to SOS Rescue Cream, czyli krem ratunkowy, który ma działać na złagodzenie podrażnień, zaczerwienień, ochronić naszą skórę, przywrócić jej dobre nawilżenie, zabezpieczyć przed utratą wody i powiem szczerze, że to jest naprawdę krem ratunkowy. Moja skóra po przeprowadzce, kiedy nie miałam czasu za bardzo o nią zadbać, no ale też teraz w trakcie remontu, kiedy ten pył cały osiada na mojej skórze, ją podrażnia i wysusza, no to wymagała po prostu czegoś konkretnego, ratunku właśnie wręcz. No i zaczęłam używać tego kremu, ponieważ skończyła mi się pielęgnacja, której wcześniej używałam. I powiem szczerze, że no jest ratunek dla skóry. Daje ogromną dawkę nawilżenia. Na początek nakładałam ten krem nie tylko na noc, ale także na dzień. Wtedy, kiedy nie nosiłam makijażu, a że ja makijażowych mam dni bardzo mało w miesiącu, to tak naprawdę przez ten pierwszy miesiąc, przez kwiecień tak naprawdę nosiłam codziennie ten krem rano i wieczorem. Teraz już tego nawilżenia aż tak mocnego nie potrzebuję, także używam innego kremu na dzień. Ten cały czas ląduje na mojej twarzy na noc. Jest pięknie nawilżona, świetnej jakości, nie ma tutaj żadnych suchych placków, nie jest, wiecie, jest taka ładnie wygładzona, mięciutka w dotyku. Jak naszej skórze brakuje nawilżenia, a niekoniecznie są jakieś widoczne suche skórki, to potrafi być taka chropowata. Ja miałam właśnie taką skórę chropowatą, zanim zaczęłam używać tego kremu. Nie wiem tylko, czy ten krem sprawdzi się pod makijaż, ponieważ nigdy go w ten sposób nie użyłam, ale jeśli poszukajcie czegoś fajnego na dzień, to polecam Wam bardzo z marki Resibo miejski krem ochronny, on się sprawdza super pod makijaż, nie wpływa na jakość, ładnie wygładza, jest mega leciutki. Następnie, pielęgnacyjnie.
maskę do włosów, którą sami mi polecaliście. Chyba w jednych ulubieńcach pytałam się Was o jakieś sprawdzone produkty do włosów, zarówno jeśli chodzi o szampon, jak i odżywkę. Dostałam mnóstwo poleceń. No i tak wróciłam do jednego takiego mydła w sumie oczyszczającego, które kiedyś testowałam i kiedyś się u mnie sprawdzało i na razie tylko tego używam. Dlatego szamponów na razie żadnych nie kupiłam z Waszego polecenia, ale pierwsze co kupiłam, na co bardzo zwróciłam uwagę, ponieważ ten banan w nazwie mnie mocno skusił i samo opakowanie, to maska odżywcza z marki Garnier Fructis Banana Hair Food. To jak pięknie pachnie bananem, ale wiecie, no takim bananem jak w przypadku na przykład bananowego kakao, nie wiem czy kiedyś takie piliście, ale właśnie z takim kakałem zapach tej maski mi się kojarzy. No niestety nie za bardzo chce się ten zapach na włosach utrzymać po umyciu, aczkolwiek w dalszym ciągu włosy ładnie pachną, ale niekoniecznie wiecie tak bananowo, szkoda. Wolałabym, żeby pachniały bananem. Zwróciłam uwagę na tę maskę nie tylko ze względu na zapach banana, ale także na skład, ponieważ tutaj mamy zarówno naturalny skład, jak i nie ma silikonów, na co ja przede wszystkim zwracam uwagę przy mojej pielęgnacji włosów, ponieważ pod jakimś względem moje włosy totalnie nie lubią silikonów i działają przeciwnie niż powinny. Silikony powinny wygładzać, oblepiać włosy, a moje się po silikonach puszą i są mega suche i wyglądają strasznie, jakby były przepalone, a takie w rzeczywistości nie są. Jest to maska do włosów bardzo suchych i rzeczywiście bardzo mocno ją nawilża. Ja właściwie nie używałam jak maski, czyli na przykład raz czy dwa razy w tygodniu, nie wiem nawet w sumie jakie tutaj ma tutaj jakaś instrukcja obsługi tej maski, tak naprawdę. No ale wiecie, maskę taką standardową do włosów raczej nie używamy zbyt często. Na początek tej maski używałam przy każdym myciu zamiast odżywki, a następnie co drugie mycie, ponieważ jak się okazało, to ona była zbyt ciężka nawet dla moich włosów po jakimś czasie. Na początek wszystko wchłaniały, tak jak po prostu wszystkie kosmetyki, one są w stanie wchłonąć, to pod jakimś względem właśnie później te włosy wyglądały już jakby miały za dużo tego produktu na sobie, dlatego używałam przy każdym drugim myciu. Sprawdza się rewelacyjnie, fajnie włosy wygładza, są mięciutkie w dotyku, fajnie się rozczesują, no działa jak ma działać, nie wiem co jeszcze mam o tym powiedzieć. Jest w sumie dosyć tania jak na taką pojemność, ponieważ mamy 400 ml, kosztuje chyba 25 zł, z tego co dobrze kojarzę. Ja już zakupiłam kolejne opakowanie, tylko tym razem nie bananowe, tylko mam papaję, też pięknie pachnie i skusiłam się po prostu na coś innego. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dajcie znać co Wam się spodobało w ostatnim czasie, a my widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa! We'll be right back.